Czy interesuje Cię to, co dzieje się z olejem, który segregujemy? Olej z pojemników regularnie transportujemy do fabryki, gdzie poddajemy go segregacji. Butelki PET gnieciemy i przekazujemy do recyklingu, a resztki jedzenia wysyłamy do biogazowni. Olej przetwarzamy mechanicznie, aż do momentu uzyskania czystego produktu. Następnie dostarczamy go do rafinerii, gdzie jest przetwarzany na komponent biopaliwa lub paliwo lotnicze. Widzisz, jakie to proste? Dziękujemy, że razem zmniejszamy emisję dwutlenku węgla w transporcie lotniczym oraz samochodowym, w dodatku z wykorzystaniem odpadów.